Siema. No dzisiaj lecę do Portugalii. Z takimi właśnie widokami dzisiaj się żegnam. Czy jest mi smutno, że opuszczam Polskę? Dobre pytanie. Nie. Chyba jest bardzo zimno, chyba nawet już przestanę się nagrywać, bo po prostu odmarza mi ręka. Kochani, dzieje się. Jestem już na lotnisku. Tak wygląda Chopin, dokładnie, tak. Kurwa, nie stać mi było, jest modlin, ale jest też dobrze. Powąchaj ten mroźne powietrze, misiaczek, i pożegnaj się z nim. Nara. Nara. Nie mogę. Ojej, czy ktoś mi nastrał do jedzonka? I zapłaciłam za te 5 euro. Znaczy 10 funtów? Super. Sytuacja jest taka, że mam 0,65 funta na koncie w Revolucie i chciałabym sobie coś kupić dla to. I czy mi się uda? Nie wiadomo, bo to są jakieś kosmiczne ceny. Co oni chyba sobie wymyślili? Kurde, takie coś bym zjadła. O kurde. O kurde. No i to jest Anglia, kochani. Uff. Dobra, 0,65. Nie no, na chipsy to ja nie mam co nawet liczyć. No dobra, no pierwszy sklep. Nie udało się. Bardzo, bardzo, bardzo blisko. Dobra. Pogodziłam się z tym, nic nie kupię. Podzielę się z wami moimi obserwacjami. Nie tylko moimi, bo też misiaczka. Na lotnisku czuję się jak bydło. Idziemy, słuchamy się tych ludzi. Oni mówią, co mamy robić. Jak dobrze zauważył misiaczek, w Londynie przynajmniej mają brytyjski akcent. Jestem taka zmęczona, jestem... Tak się cieszę. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ja mam później bezpośredni do Polski. Myślę, że ktoś do mnie patrzy wymownie, bo on nie ma. Tak już. Słuchajcie, to właśnie dzieje się dzisiaj pierwszy raz dotknę oceanu. Dlaczego się śmiejesz? Chodźcie ze mną. Idziemy. Bardzo podobne do bałtyckiego. Dla mnie ocean, 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 na który odkryjemy miłość nieznaną. Oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta. Tak magicznie to wygląda, nie? Tak, to te roboty trochę. Humany. Humany są. Najfajniejsza jest ta zieleń, która spływa po tym pomarańczu, nie? Ten kontrast jest. Żegnamy się z Lagos. Jedziemy do Lizbony. Autobusem. Jak to jest? W Lizbonie mają dojebane metro i mają też 4 linie metra. 5? 5. Wow, co? Jednak 4. Okej, no to 4. O, jestem fanem, pan, który gra. Chris, chce iść do zamku. No to prowadzą do zamku? No jest szansa. W zamku będzie piękny bilet, możemy iść. Dobra, to no. Chodźmy. Liczyć? Możesz liczyć. Jak chcesz, to licz. Ja idę po prostu. Dobra. Gdzie Majki? Idzie. Majki, my nawet zdążymy zapalić. Zanim do nas dotrzesz. Podszedł do nas pan. To było fantastyczne, że miał okulary, które chciał nam sprzedać. I tak podchodzi Chris i Michael, mówią, no, no, on... Marihuana? Kokaina? Fantastyczne, kocham Lizbonę. Danke schön, grazie mille. Dziękuję. Powiedziałam dobrze, czy nie? W żadnym języku nie, zgodnie na mnie powiedziałeś tego.
kochani, no niestety, no trzeba to powiedzieć wprost i po prostu głośno. Piwa Portugalii, piwa zero. Dramat. Dramat. Dramat, kochani. Nawet tu nie przyjeżdżajcie próbować. W Polsce są o niebo lepsze. No, w Polsce jest cały zestaw. A tu jest... To jest jakiś szpys... Siku. Siku, no, to jest siku. Jeszcze, jeżeli mamy, możemy pogadać, mam taką przestrzeń, to ja bym chciała jeszcze tylko powiedzieć, że tutaj jest straszne powietrze i strasznie chce mi się kasłać. To nie przez palenie, bo ja paliłam się bardzo mało. Tylko dwa papieroski. Zero neo. Zero neo. Po prostu strasznie mi się tutaj oddycha, naprawdę. Nie, nie chcę w to iść. Ja bym bardzo nie chciała w to iść. Czy możemy iść inaczej? Ja też bym chciała. To typu nas prowadzi. To ty też prowadzisz. To jest podobno, proszę państwa, matka Biedronki. I to dzięki tej firmie mamy Biedronkę w Polsce. Idziemy sprawdzić, jak wygląda w środku. Chodźcie. Koszyki są bardzo podobne, w Biedronce też są takie. No takiego nie ma. Jest to buła z serem i szynką. Super. I jest okrągła. Oczywiście. Brzmi jak dobry obiadek. Kolejny przystanek naszej wycieczki. Sintra. Wygląda trochę cygańsko. Daddy, where are we? Jesteśmy w Parque de Palacio da Pena, czyli Park Pałacu Bólu. Nie wiemy tak naprawdę, co znaczy pena po portugalsku, ale chyba jest to ból albo żal. Nie, nie rzucamy casual racism. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie? A, okej, okay, jest. A to jest odjebany pałac. Podoba ci się? Dobrze odjebali. Patrz, tam szatan trzyma cały ten balkon. O kurwa, rzeczywiście. Te kolory też dobre. Czy nagrywasz mi, jak ja jestem turystą i robię zdjęcia? Czemuś na to patrzę, ale tak? Ty się świecisz. A wiesz co tu jest? Ocean. Czy teraz mi kręcisz, jak robię jogę? Śledź. Co to są za kawałki? To już jest w ogóle 20 wiek. Ten cały zestaw. Czy tu jest sama druchanka? Ale jest popatrz ten... To jest satyr, który jest symbolem ruchania. A to są rozebrane panie, które przed nim uciekają. 100% sala do ruchania, dziękuję. I co myślisz o takiej strukturze łazienki? Wypadłem całą takim samym kafelkiem. Masz jakiegoś bardzo dziwnego tripa zawsze. No, po grzybach może być różnie. Może być bardzo dziwnie. Wydaje mi się, że za bardzo to stymulujące. A oni się przewracają w grobie, że po ich domu chodzi w plebsji, to w takich ilościach. To jest po prostu najlepszy rekord rewolucji. Ale łoże. No nie, to jest master bedroom, ale tu też jest spójrz na tę intensywność tego tripa. Ale... Chodź Chris, super ruchanko tutaj, jakby się widać było. Kurwa, leżysz tu i się jeszcze ruchasz i patrzysz na ten cię ruchasz. Bo zrobić zdjęcie temu konceptowi. A teraz ludzie mają telewizję w tym miejscu, tak. Że jest to teraz to lustro. To lepiej patrzeć na siebie niż na telewizję. Lepiej patrzeć na siebie jak najbardziej. A tam co było? Tu się srało. Sralnia. Śledź, tam jest pani, która jest bardziej influencer niż you, bo ma aż 3 osoby, które naraz robią jej zdjęcie. Better than me? Ona jest, spójrz, jest bardzo ładna i robi sobie full Instagram foto. Nie, musimy wziąć Majkiego i misiaczka i też robić ci foto tak. 3 osoby. Uśmiechamy się. Tak, jesteśmy gwiazdą, proszę. Yes, this is life. So gorgeous. Przestańcie, chłopcy. Wow, a to jest fajna sala. To też jest sala. Jak się bardzo postarasz, to każda sala jest sala. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Surprise, nagle jestem w TV. Hello, hello TV, hello YouTube. A powiedz elo mordę. Nie. No powiedz. Nie. Dabur, serdecznie. I takie zmiany poziomów, tak dalej. I kamienie wychodzące z dupy.
dildą kamieniem, to jest moje ulubione hobby. To polecam wam. Błyskalne. Stolne. 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 Stolcowe. To jest odpowiednik, ten sam odpowiednik, jak zamówić, co tam sekwoje były w Kalifornii. Tak nagrywamy mnie, jakim dole kocopowy. Tak, żeby przez wodę trzeba było wejść do ich domku, co? Zrobić im to po drugiej stronie stawu. O, zepchnęła ją, suka. Takaczka znowu będzie próbować. O, próbuje. Czyli się uda. O. Gdzie teraz ją gęś przegoni, czy nie? Gęś mówi, wy o, kurwa, zrobiła to rzeczywiście. Ryby są. O, kurwa, ale śledzie. Paść to są. Paść to są. Ja się strasznie trzymaj boję, się, Chris. Palacio de Pena. Tam do roka. Mais. Patrz na drogę. Si. No, porque a dito a mi colega para ir la estación de Bem. Então vamos à estação. A co jest pan robi? Jedzie do stacji. Essa jest a estação? No. Ja się trochę boję. It's a secret place. This one, okay? Secret place. Yes. Muito obrigado. Obrigado. Ja muszę pooddychać. No mów. Dostałem item od pana tatuażera. Nie zdążyłem mu go oddać, zapomniałem. Jest random item. Jest na nim Adam i Bóg. Rzeczywiście. I łączy ich tuk-tuk. Welcome to random content. Za 20 minut jest kolejny. Popracuj sobie. Do zobaczenia w Warszawie. No dobra, to teraz Michael pojechał, to co teraz? Mam dzisiaj pierwszy dzień okresu. Non-stop mnie łapie skurcz macicy. Strasznie ona mnie boli. Czemu ty nakręcasz nielegalny proces? Nie nakręcam, nakręcam ciebie. Jesteś taki nielegalnie hot. Nice. Czy co? Nice. Dzień dobry, YouTube. Jestem chory i zmęczony. Co dzisiaj robiłeś cały dzień? Leżałem. Trochę leżałem na słońcu, a potem leżałem w cieniu. Tak. A potem leżałem na sofie. Robiłem coś jeszcze? No, graliśmy w grę. No ja głównie patrzyłem, jak grasz w grę leżąc. A wszystko to, bo ciebie kocham. I nie wiem, jakbym być nie mógł. Więc Chris, no, wczoraj spędziłeś cały dzień leżąc. To prawda. I moje pytanie jest takie, czy ten dzień ci był potrzebny? Ten dzień był bardzo potrzebny, trzeba czasami leżeć. I mieć żeby okres. Żeby móc kurwiać w inne dni. Wczoraj był okres, tak. Wczoraj no. Mieliśmy skurcze. Lubisz mieć okres? Nie. Nie lubisz mieć okresu. Nie. Okay. Ale drugi dzień lżejszy niż pierwszy dzień. Pierwszy tak, dzień tak, leżenie, nie no, tragedia, pierwszy dzień okropny. A dzisiaj trochę czuję, ale... No dobra, to jeszcze powiedz, gdzie my teraz jesteśmy w takim razie? Nie wiem, w lesie. Postójmy i zobaczmy, czy pani będzie jebać zakaz, czy nie będzie jebać zakaz. Jest, tak? Bo po prostu stoi symbol. Tak. Ten symbol powoda, że pani sobie poszła zupełnie naokoło, mimo że sensu nie ma ten symbol żadnego. Ale za to ci państwo mają jebane, tak jak my. Gratulujemy państwu. Ja uważam, że wyglądam bardzo podobnie do ciebie, bo też tak. Się nie umalowałam, też mam czapkę. A w sumie nie wyglądamy źle. Nie wyglądamy źle. Wyglądamy dość hot. Tak natural hot. Yes. Yes. Bejowsko hot. Bejowsko hot. Tak, homeless hot. Homeless hot. Czy nagrywa? Nie, ja się boję. Jeszcze raz.
jeszcze raz. No to chyba nie ma co. Pięknie. I gdzie jesteśmy, Chris? Jesteśmy na Cabo da Roca. Cabo da Roca. Onde a terra se acaba e o mar começa. Tam, gdzie kończy się ziemia i zaczyna się morze. Ocean. Ocean, 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 ocean. Ale napisane jest morze. Odkryjemy miłość nieznaną. Przegonimy wiatr wesoły, co pochwali nas.